Kozłowiak. Paweł, ogromne perturbacje, jeśli chodzi o kartę walk w ostatnim momencie. Jesteście przygotowani już na tą galę, 12. galę swoją tutaj we Wrocławiu? No niestety, tym razem karta walk przy gali FEN 12 przeszła prawdziwe trzęsienie ziemi, no ale byliśmy na to przygotowani. Jako organizatorzy zawsze staramy się zabezpieczyć i wybrnęliśmy z tego obronną ręką i mam nadzieję, że nadal przed fanami bardzo ciekawe, emocjonujące starcia. Ostatecznie w walce wieczoru będzie Michał Michalski, tak? Tak, tym razem Michał Michalski zawalczy w main evencie. A dlaczego nie Marcin Zątek, bo wcześniej był typowany na tą właśnie na ten ostateczny main event? Zdecydowaliśmy, że ponieważ gala odbywa się we Wrocławiu, w rodzinnym mieście Michała, to właśnie on będzie walczył w walce wieczoru. Powiedz mi, czy trudno było znaleźć w ostatnim momencie tą zamianę w ogóle, jeśli chodzi o Oskara Staszczaka, jeśli chodzi o przede wszystkim o Wierzbickiego, bo wobec niego będą tu największe oczekiwania. No Wojtek Wierzbicki był jednym z kolejnych pretendentów do walki o pas mistrzowski. Wcześniej apelował o tą walkę, jednak uważaliśmy, że najbardziej z wszystkich zawodników zasługuje na to Biszczak. Z kolei jego przeciwnik Zakaria Bajtar podczas FEN 6 dał jedną z najlepszych walk w historii naszej organizacji w kickboxingu kontra Paweł Biszczak i uznaliśmy, że to jest stosowne zestawienie o pierwszy historyczny pas w kickboxingu. No ponieważ Paweł wypadł, to naturalne było to, że przesunęliśmy Wojtka Wierzbickiego do walki mistrzowskiej. No, gdzieś tam Oskar Staszczak był w obwodzie, byliśmy w kontakcie, bo wiedzieliśmy, że przy tylu zestawieniach ktoś może wypaść. Oskar był cały czas w gotowości, w treningu, czekał na swoją szansę, no jak widać doczekał się. Paweł, powiedz, dlaczego walka zyskała status walki o pas tymczasowy, a nie pas główny? Przez szacunek dla Pawła Biszczaka. No w takiej sytuacji, jeśli jeden z pretendentów wypada nagle i daje się kogoś jak gdyby w zastępstwie do walki mistrzowskiej, to takie zestawienie ma status pasa tymczasowego. No i tutaj przez szacunek dla Pawła Biszczaka, jako dla zawodnika, który stoczył wiele dobrych walk dla naszej organizacji, ten pas będzie czekał na szansę dla niego. Także już teraz mogę zapowiedzieć, że bez względu na to, kto wygra tą walkę, kto zdobędzie pas, to zawalczy w przyszłości z Pawłem Biszczakiem w obronie. Jakby scena kickboxingu Muay Thai docenia bardzo to zastępstwo. Uważa się, że wybrnęliście z tego bardzo ładnie, natomiast nie udało się wybrnąć z tej wypadki w MMA. Walka została odwołana, mówię tutaj o Pawle Kiełku. Powiedz, jak próbowaliście ratować tę sytuację i dlaczego się ostatecznie jednak nie udało? No, próbowaliśmy ratować sytuację, w obwodzie był Michał Więcek, było wcześniej Wcześniej było już ustalone, że jeśli ktoś wypadnie, to Michał wskoczy. W momencie, kiedy wypadł z Drobina, było to zaledwie tydzień przed galą, złożyliśmy propozycję Michałowi Więckowi tej walki. Sztab Michała na to się zdecydował. Tą propozycję przekazaliśmy dalej do sztabu Pawła Kiełka, jednak zbyt długo się wahali. No, gdyby podjęli od razu decyzję, to Więcek byłby w gotowości. No, zbyt długo się wahali i Michał wziął już inną walkę dla innej organizacji za granicą i było już za późno, a nie chcieliśmy robić Pawłowi zastępstwa na zasadzie, żeby przyjechał zawodnik nieprzygotowany, tylko po wypłatę, dlatego woleliśmy to odpuścić, a Paweł po prostu, jego walka będzie przeniesiona na FEN 13. Rywal zmienił się też dla Pawła Pawlaka. Ostatecznie udało się również ściągnąć rywala. Powiedz, czy było trudno znaleźć zastępstwo dla Pawła, bo tam pojawiały się głosy, że Paweł odmówił wcześniej rywala wam, zaproponowanego przez was. Nie, to odmówił, to było za dużo powiedziano, to było wstępne jakieś szukanie rywala. Jeden z takich naszych nowo zakontraktowanych zawodników zgłosił chęć walki z Pawłem i po prostu spytałem się Pawła, czy taki rywal go interesuje, no ponieważ ten zawodnik ma około 4 czy 5 walk zawodowych. Pawła komunikat był jasny w stronę organizacji, że on chce się odbudowywać tylko z mocnymi rywalami i powiedział mi tak: im mocniejszego rywala mi znajdziecie z zagranicy, tym lepiej. Ja chcę się bić z mocnymi przeciwnikami, nie z żadnymi ogórkami. No także nie było łatwo znaleźć rywala dla Pawła. Najpierw była opcja jednego bardzo mocnego zawodnika z Ukrainy, z dobrym rekordem, ale tam był jakiś problem z wizą. Na początku byliśmy dogadani z jednym Brazylijczykiem. Niestety Brazylijczyk, jak się dowiedział, że będzie bić się z Pawlakiem w Polsce, tak się bardzo ucieszył, że wieczorem poszedł na trening i od razu sobie kciuka załatwił. No, na szczęście znaleźliśmy Igora Fernandesa. Będzie to pierwszy Brazylijczyk w naszej organizacji. Jest już na miejscu, doleciał. Właśnie jest w drodze z lotniska do Wrocławia, także myślę, że tutaj w tej walce naprawdę będą leciały wióry, że to dobry przeciwnik dla Pawła i że Paweł tutaj potwierdzi swoją klasę. Czy jesteście zadowoleni ze sprzedaży biletów? Jak to wygląda na w sumie dwie doby jeszcze przed galą? Najbardziej bym był zadowolony, jakby biletów już nie było. No są jeszcze tam jakieś bilety, na pewno będzie parę tysięcy ludzi, także jak zwykle fani we Wrocławiu nas tutaj nie zawiedli po raz kolejny, także krótko mówiąc jestem zadowolony.
Gala w Hali Stulecia odbywa się po raz drugi. Po raz drugi ją tam organizujecie. Czy organizacja tej gali w tym samym miejscu jakoś przebiegła sprawniej? Pamiętam, że to była wtedy trzecia gala, prawda? Teraz już jest 12. No zgadza się, no na pewno przebiegła sprawnie. Z każdą galą nasz zespół jest coraz bardziej dopracowany, zgrany, wszystko przebiega sprawnie. Jeśli na jakimś obiekcie wracamy, jesteśmy tam po raz drugi, to każdy kolejny raz za każdym razem jest łatwiejszy. Walka mistrzowska pierwsza FEN-u Tymoteusza Świątka, wiemy jak przebiegła, była bardzo dramatyczna, prawda? Czy teraz jesteście przygotowani jakby na taki scenariusz, gdyby się miał powtórzyć podobny scenariusz w ringu? Nie, no jest, już takich scenariuszy nie będzie. No to, że jesteśmy gotowi i mamy takich zawodników, którzy są w gotowości na walki mistrzowskie pięciorundowe, to chyba udowodniliśmy ostatnią galą, kiedy Szymański z Ziółkowskim się zmierzył. Obaj wytrzymali tą walkę w pełnym dystansie, byli przygotowani, także tutaj też mamy zawodników takiej klasy, co na pewno to potwierdzą po raz kolejny. Wierzbicki przygotowywał się do trzech rund. Te pięć rund nie będzie dla niego problemem? Nie będzie dla niego problemem, ponieważ zaledwie półtorej miesiąca temu toczył walkę we Włoszech w obronie pasa innej organizacji. Ta walka również odbyła się na dystansie pięciu rund. Całe pięć rund przeboksował, przewalczył, także to dla niego nie pierwszyzna. Kolejna gala w Kołobrzegu już jest przesądzona, czy wciąż jeszcze trwa ustalenie terminu, czy miejsca kolejnej gali? Nie, no kolejna gala na pewno nie będzie w Kołobrzegu. Gala będzie latem z jednym polskich kurortów, a oficjalny termin i dokładną datę i miejsce ogłosimy już podczas piątkowej gali. Kobiecy pojedynek wskoczył w ostatniej chwili. Trudno było zestawić i znaleźć rywalkę dla tak dobrej zawodniczki jak Iwona Nieroda? Bardzo trudno. Tak naprawdę mieliśmy od początku zaplanowaną inną zawodniczkę z Wrocławia, która zdeklarowała się, że będzie walczyć. W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że jednak zrezygnowała z tej walki. No wiadomo, Iwona Nieroda to jest bardzo mocna zawodniczka. W krótkim czasie ciężko było dla niej znaleźć rywalkę, ale walczyliśmy do końca i udało się znaleźć godnego rywala dla niej. Na tej gali będziecie w jakiś sposób testować możliwości Wrocławia pod kątem, tak jak powiedziałeś, że w 2017 roku no raczej nie przewidujecie tutaj gali. Czy testujecie to miejsce już później, czy czekacie po prostu na to, jak potoczą się tutaj igrzyska, które będą toczyły się w 2017 roku World Games we Wrocławiu? Nie no, w przyszłym roku Wrocław ma wystarczająco duże imprezy, są właśnie, tak jak wspomniałeś, igrzyska tutaj, także już nie będziemy tutaj w przyszłym roku organizować gali. No, mamy plany ekspansji w Polsce. Ostatnio ruszyliśmy, podbiliśmy Warszawę, gala się udała, dlatego będziemy dalej realizować swoje cele i podbijać kolejne polskie duże miasta. Nie było dzisiaj Marcina Ząbka na treningu. To jest niedyspozycja, czy po prostu to było tak zaplanowane? Nie, absolutnie. Co prawda Marcin miał się dzisiaj tutaj pojawić, ale przyczyną absencji nie jest niedyspozycja. Po prostu miał wyznaczony termin badania lekarskiego i nie szło tego terminu przełożyć. Czy coś więcej wiadomo o Pawle Biszczaku, co mu było i czy są już jakieś konkretne wiadomości? Jeszcze nie wiemy, cały czas jest w szpitalu, robią mu kompleksowe badania, na razie nie są w stanie wykryć przyczyny, wiem, że nie najlepiej mu wyszły badania krwi na tą chwilę, z kolei miał robiony rezonans całej głowy, na pewno to nie jest żaden uraz, prawdopodobnie jest to jakaś tajemnicza bakteria, no, jak tylko będę coś wiedział, to od razu wydamy komunikat w tej sprawie. Pojawi on się na gali? Takie są ustalenia, że Paweł ma być jakoś specjalny, mam nadzieję, że już do tego czasu wypiszą go ze szpitala i że Paweł będzie z nami. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów sportu walki, zapraszam na FEN 12, ogromne emocje, bądźcie z nami.